To był zawód, który dawał dobre utrzymanie, dlatego że zawód bardzo trudny, zawód bardzo odpowiedzialny. Przecież my gramy z ogniem. Ja żartuję, że ja robię takie małe piece domowe, ale jestem przy piecach, ponieważ mój ojciec był projektantem w dziale w Polsce wszystkich stalowni, a więc wielkich pieców. Więc tradycja budowy pieców w rodzinie pozostała. Przed 30 paru laty zaczynaliśmy to zduństwo od produkcji kafli starych, odwzorowywaliśmy stare zabytkowe kafle tu dla Krakowa i później je zabudowywaliśmy w bardzo ozdobnych piecach. I ja to zduństwo pokochałem. Ja w to wszedłem i najpierw pokochałem od strony, że ono jest piękne, że ono jest ładne. Gdy ja oglądam jeszcze w starej substancji Krakowa, w starych kamienicach, kafle podmalowane złotem, to są naprawdę rzeczy, od których nie można oderwać wzroku. Tu mamy kafel prosty. O, tu widzimy na przykład, kafel jest pęknięty. On pracował kiedyś. Tutaj widzimy, jak z dun kiedyś ten kafel przycinał. Kafle miały tak zwaną fazę. I ona służyła do wyrównania, żeby spasować jeden kafel z drugim. I tutaj widać, jak młoteczkiem z dun obłupywał, potem szlifował kamieniem, takim szlifierskim, żeby wyrównać to. My już dzisiaj nie używamy kamienia, to jest na pile mechanicznej wyrównane, przycięte. No dzisiaj już z dun nie bardzo chce robić ręcznie, no bo wtedy ten czas wykonania pieca byłby dwa razy dłuższy i albo on by nie zarobił, albo ten ktoś by musiał za tą robociznę zapłacić. Po prostu zmieniły się czasy. Koszty robocizny rosną. Ponieważ współczesna metoda to już betony. Tutaj mamy już pokazane kafle, one są ułożone w formie i to wylewamy. W starej technologii, budując na glinie, budowało się piec z przeznaczeniem do ogrzewania jednego pomieszczenia. Czasami, jak z tyłu za plecami było drugie, jakieś małe pomieszczenie, to jeszcze plecy grzały sąsiednie, był wybudowany w ścianie. Natomiast stosując te nowsze materiały, oczywiście dużo droższe dzięki tym cementom, dzięki tym dodatkom, które tam są, pozwalają na ogrzewanie jak gdyby trzykrotnie większej powierzchni, tak jakby trzech pokoi, czyli w zasadzie całego mieszkania. Tutaj mamy do pokazania wnętrze tradycyjnego pieca, jak jest budowany tradycyjny piec z użyciem cegły szamotowej, gdzie cechą charakterystyczną oprócz paleniska, które jest tutaj, są te kanały. I tutaj i mamy kafle,
które są wypełnione gliną, tak jak żeśmy pokazywali, całe na kafle. Tu mamy z tradycyjnych rozbiórkowych kafli wybudowane jakiś taki przykładowy, to są jakieś rozbiórkowe stare kafle, piec, tu jest sama obudowa tego pieca, a tutaj mamy już nowoczesne palenisko, kiedy ta glina już wyewoluowała do betonów szamotowych, bardzo nowej generacji, to są kompozyty szamotowe. A tutaj mamy prefabrykaty, już nie odlewane z gliny, która bardzo dużo czasu wymaga. Budowa pieca to jest blisko tydzień. Natomiast dla Zduna, natomiast tutaj te kafle są sprefabrykowane już takimi nowoczesnymi betonami. W Europie od wieków z duństwem zawodowo mogli parać się, czy wykonywać ten zawód ci, którzy posiadają do tego kwalifikacje zawodowe. I tak jest dzisiaj w całej Europie, że firmę zduńską może prowadzić, może otworzyć i wykonywać te urządzenia ktoś, który jest mistrzem zduńskim, ewentualnie czeladnikiem, jak u kogoś pracuje. Były takie targi przed, już dwa razy w Krakowie organizowane przez rzemiosło, żeby informować o różnych zawodach rzemieślniczych. Młodzież, która przychodziła, która miała wybrać szkołę, bardzo często pytała w ogóle, co to jest Zdun, kto to jest Zdun. To słowo zupełnie wyszło z obiegu, ponieważ zatraciło jak gdyby u nas swoje, jak gdyby w świadomości ludzi potrzeba Zdunów zniknęła. Piec, gdy jest zabudowany, gdy tutaj będą kafle, sobie możemy zobaczyć albo ściana tynkowana, bo dzisiaj szamot można tynkować, bo to jest taniej, to ta bryła cała, która tu będzie przenosiła ciepło metodą promieniowania podczerwonego. To jest najzdrowszy system ogrzewania dla ludzi, ponieważ on nie powoduje konwekcji. Gdy ogrzewamy przez promieniowanie, wtedy nie mamy ruchu powietrza. Nie mamy, kurz nam w domu nie krąży, a więc dzisiaj bardzo jest poszukiwany ten zawód, aby budować w domach piece, które zapewniają ten system ogrzewczy. W naszym klimacie do życia tutaj są nam konieczne te dwie rzeczy. Musimy mieć pokarm, dostęp do wody i musimy mieć ciepło. Nie mieszkamy w Afryce. A więc był to zawód jak gdyby konieczny. Etos zawodu rzemieślniczego jest znacznie wyższy. I on cały opiera się na tym, że mistrz zduński uczy nowego ucznia. Gdy czytam takie historie zduńskie, to są opisane w ogóle średniowiecza, to jeżeli mistrz zduński przyjmował młodego chłopaka do terminowania zawodu, jak się mówiło, na naukę, to brał jakiegoś chłopaka, który ani czytać, ani pisać. On go brał do siebie, do domu. On mieszkał z nimi w domu. On wchodził w tą rodzinę. I on się uczył pewnych obyczajów. Jeżeli on pochodził gdzieś z jakiejś zabitej wsi, przyszedł do miasta, status zdunów był bardzo wysoki. Jeżeli to był tak prestiżowy zawód, no bo podstawowy zawód, to mistrzowie zduńscy to byli przed wojną, zawsze ich widzimy jako pana w cylinderku z laseczką, który zatrudniał innych zdunów. On prowadził zakład zduński. Proszę mi wierzyć, widok ognia, szczególnie ognia z drewna palącego się, jest piękny. On uspokaja, relaksuje. Ludzie przychodzą zmęczeni, muszą oderwać oczy od tego ekranu komputerowego, muszą popatrzeć na coś, co go faktycznie zrelaksuje. Ja mam kota.
ten kot jak gdyby był wytresowany. On ile razy zapalę w kominku, kładzie się przed nim, tu gdzie jest te najcieplejsze promieniowanie, on jakby widzi to miejsce, czy czuje to miejsce i się wygrzewa na plecach, na brzuch. On jak gdyby chłonie te promienie z tego ognia do siebie. On jakby tego potrzebuje w sposób naturalny. Nawet zwierzę.